Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, Karolina Polska. to jest Teoria Spisku na kanale Sekielski Brother Studio na YouTube i na Spotify. A dzisiaj Bartosz Migas. Dzień dobry Państwu. Z powoli staje się moim ulubionym gościem bo podobnie jak ja jest koneserem teorii spiskowych, a do tego prowadzi kanał na YouTubie Jawne Akta Tajemnic oraz kanał na TikToku z archiwum XD. I dzisiaj zajmiemy się taką teorią, która ma swoje momenty chwały, potem trochę o niej zapominamy i wydaje się, że w tej chwili jest w takiej fazie znowu wzrostowej, czyli porozmawiamy o Atlantydzie. Tak, o zaginionym mieście, a niekiedy nawet i całej cywilizacji. Trudno orzec, bo są różne wersje. To jest legenda, chyba starsza niż w ogóle pojęcie teoria spiskowa, ale poproszę cię na samym początku, żebyś w ogóle przypomniał, o co chodzi z Atlantydą. Wszystko zaczyna się tak naprawdę od Platona, czyli od dialogów, dokładnie Timaios i Kritias. To są dwa dialogi Platona, w których, w których pojawia się opowieść o Atlantydzie, która miała istnieć tysiące lat przed Platonem. i Opowieścią o Atlantydzie Platon posługuje się, żeby opowiedzieć o pewnej organizacji polis i o tym, jak ludzkie rządze doprowadzają do upadku bądź wydźwignięcia i dobrobytu danych, danych polis, danych miast. No i po tym, jak Platon napisał te, te dialogi, przez jakiś czas nie było jakby większego zainteresowania, ale zostały one odkurzone w czasach nowożytnych i zaczęto się zastanawiać, czy może ten opis tej Atlantydy, czyli wyspy, która miała się znajdować gdzieś na Morzu Atlantyckim za słupami Heraklesa, czyli za cieśnią gibraltarską, że być może jest to opis rzeczywiście, że tutaj Platon posłużył się rzeczywistą legendą, i być może gdzieś jest zaginiony ląd, zaginione miasto, być może jakaś wyspa, gdzie pozostały ruiny cywilizacji, która zniknęła zmyta jakimś ogromnym potopem, bądź też czasami mówi się, że, że była to nie nawet cywilizacja taka ludzka, ale wręcz jakaś ponadnaturalna, że Atlanci byli jakby wręcz rasą, która przewyższała człowieka miała. No tak, przepraszam, mhm. że ci przerwę, bo mieszkańcy Atlantydy mieli być znacznie bardziej zaawansowani właśnie technologicznie i kulturowo od swoich jakby żyjących w tym samym czasie innych przedstawicieli gatunku ludzkiego. No właśnie, to jest problem, <laughs> dlatego że rzeczywiście Platon wspomina o tym, że oni byli na, podówczas najbardziej rozwiniętą cywilizacją, byli na czele mm -hmm. i właściwie rządzili i rozdawali karty w starożytnym świecie na swoje czasy. Ale kiedy przychodzi do konkretu e, i Platon opisuje ustami Kritiasa, e, na przykład organizację wojskową. Atlantydy i mówi, że każdy król Atlantydy miał stawić się z wojskiem, a wojsko miało być z, złożone z części wozu bojowego, z rydwanu, z żołnierza z, krótko, z małą tarczą, procarzy, łuczników. No to już zaczyna tak, że takie to rozwinięcie cywilizacyjne nie było nie tak aż tak imponujące. Bardzo, a właściwie to, co opisał militarnie Platon, odpowiada rzeczywistości armii z jego czasów. Czyli tutaj jest to jest opowieść to ahistoryczna, bo ewidentnie, jak opisuje trójrzędowe galery, które stały w porcie, no to opisuje to, co widział w swoich czasach. Więc zdecydowanie tutaj tego zaawansowania technologicznego w samych tekstach Platona wyciągnąć nie można. I to jest w ogóle chyba największy problem z Atlantydą, że bardzo gładko przechodzimy od opowieści Platona na zasadzie wzmiankowania, że no, Platon mówił o Atlantydzie, która kiedyś gdzieś tam zniknęła, i zaczynamy się brać od razu za jej szukanie. A bardzo mało skupiamy. Takie, mam wrażenie, czasu na tym, żeby przeczytać, co rzeczywiście Platon napisał o Atlantydzie, w jakim kontekście to napisał, co wynika logicznie z tego, co rzeczywiście Platon napisał i być może to powinniśmy zrobić najpierw, zanim ruszymy szukać Atlantydy. No to zanim my tutaj ruszymy szukać Atlantydy i zaczniemy się zastanawiać, gdzie też ona mogłaby być na mapie świata, no to faktycznie zastanówmy się nad tym, co tak naprawdę napisał Platon. Dobra, czyli robimy analizę tekstu, krytyczną analizę tekstu. Tylko tak. Wiesz, tak, no wiesz, niezbyt tak. długą. Tak, żeby tak, ale podstawę, podstaw... jej elementy są potrzebne. Tak, Także zacznijmy tak. od początku, bo jest bardzo dużo bardzo dużo tutaj popularnych mitów. No właśnie, Atlantydy. bo Atlantyda się przedostała w ogóle do popkultury. Powstało wiele filmów, seriali, opowieści i wydaje mi się, że ta nasza dzisiejsza wizja Atlantydy właśnie w oparciu na to o to, co nam przedstawia popkultura jest bardzo mocno skrzywiona w kontekście oryginału Tak, bo może jeszcze historycznie trochę o samym micie o Atlantydy. I o tej teorii częściowo spiskowej, bo, bo, bo spisek polega na tym, że, że wszyscy rządzący wiedzą, że ona była, tylko ona ukrywają, prawda? I archeolodzy ukrywają. Natomiast rzeczywiście historycznie ona została odkurzona w XIX wieku za sprawą Ignatiusa Donnelliego, takiego polityka amerykańskiego, który no, dosyć rozczarowany swoją własną karierą polityczną, która mu nie szła tak jakby chciał, odkurzył mit o Atlantydzie, przedstawiając Atlantydę jako takie idealne państwo agrarne, oparte o rolnictwo, o ludziach, o dużych sercach, którzy nie, nie gonili, za, nie gonili za, za majątkiem i nie gonili za władzą, a właśnie byli taką cywilizacją taką z takimi pierwotnymi wartościami. Oczywiście Ignatius Donnelly odnosił to do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, kiedy, kiedy była, widać już było postępu, postępującą industrializację i to, że wbrew tym przekonaniu Donnelly'ego Ameryka to nie jest kraj farmerów, którzy mm. razem dzielą się plonami i żyją ramię w ramię, ale coraz bardziej staje się areną walki krwiożerczych firm, kapitalistów, którzy za, za, zagarniają coraz więcej surowców. I, i, prawda, i zaprzęgają całe państwo, całe Stany Zjednoczone do pomnażania prywatnych majątków. I to się Ignatiusowi Donnelly mu nie podobało i kiedy politycznie nie był w stanie nic z tym zrobić, no to właśnie sięgnął do mitu Atlantydzie opowiadając, że to jest ten wzorzec, który kiedyś utraciliśmy, to jest ta, ten, ten, ta idealna cywilizacja, która była przed nami i on dał tam takie założenie, że ponieważ u Platona nie ma żadnych elementów fantastycznych, w sensie tam nie latają smoki, jakieś, prawda, sfinksy i tak dalej. No to powiedział, że zakłada, że Platon mówił prawdę jako filozof, że no nie mógłby kłamać Platon, tak? No więc rzeczywiście on powiedział, że, że to może być przechowanie historii, że Platon mógł opowiedzieć historię, która krążyła, że mógł odnosić się do, realnej, do realnego społeczeństwa czy do realnego miasta. No i że ta szczegółowość tej historii również na to wskazuje, że to jest przekaz, który był przekazywany z ust do ust i z pisma na pismo, aż dotarł do Platona, więc. Jest wiarygodny, no i że to jest po prostu taki. Tak pierwowzór tej wcześniejszej cywilizacji, lepszej, no też te teksty religijne mówiły o tych złotych czasach, kiedy bogowie chodzili po ziemi, prawda, człowiek był lepszy, a później się zdegenerował i żyje już dużo krócej, no więc Ignatius Donnelly tak to ułożył, no i od tego się zaczęło, te, te, tak naprawdę u niego, w jego książkach znajdziemy właściwie wszystkie hipotezy, które się wykorzystuje dzisiaj, oczywiście ta opowieść się zmienia, ale w gruncie rzeczy opiera się na tych samych hipotezach, że ta opowieść platońska jest przekazem, który jest prawdziwy, że Platon tego nie wymyślił, tylko to zapożyczył, że co prawda Platon wykorzystał to politycznie do swojej dyskusji, ale tak naprawdę użył rzeczywistej historii, że ta Atlantyda była i że zniknęła gdzieś około 10 tysięcy lat przed naszą erą w w kataklizmie. Teraz, w nowych czasach, datuje się to na okres młodszego Dryasu i jest taka hipoteza impaktu, że to asteroida uderzyła, od tego się rozpuścił północny lodowiec i tsunami zalało Atlantydę i zniszczyło, a resztki Atlantów rozbiegły się później po świecie i przekazały tą pałeczkę cywilizacji do, do takich cywilizacji, które już znamy. Egipt, Sumer i tak dalej i Ameryka Południowa. Czyli to był ten moment, o którym mówisz, renesansu, legendy Atlantydy tak. Naszej nowożytnej historii. No ale dobra, cofnijmy się do źródeł, czyli mhm. Atlantyda według Platona. Atlantyda według Platona. Zaczyna się wszystko od tego, że w dialogu Timajos. Dialogi, generalnie Platon pisał dialogi, to, to była jego forma wypowiedzi filozoficznej. To polegało na tym, że siedzi Sokrates i rozmawia z różnymi ludźmi. W ogóle Platona tam nie ma w tych opowieściach, dlatego od razu, jeżeli słyszycie, że to Platon opowiada, to nie. To jest ustami zawsze innych bohaterów. Platona w ogóle w, w dialogach nie ma. Jest Sokrates, są jacyś ludzie, którzy rozmawiają z Sokratesem i najczęściej są to archetypy różnych filozofów. Przychodzi jeden filozof, coś opowiada, a Sokrates mu zadaje pytania, na końcu Sokrates go wyjaśnia i jest koniec. Tak? Czyli generalnie tak. tak jak to wyglądało. Platon wtłacza swoje poglądy w usta Sokratesa i w ten sposób prowadzi dialog z innymi filozofami, z innymi poglądami i dalej. I tutaj mamy taką sytuację, że Sokrates siedzi z uczniami, pojawia się Critias. Critias, który mówi: "Słuchaj, Sokratesie, ja mam taką historię, że normalnie ci sandały spadną. Jak usłyszysz, a historia przechowywana jest w mojej rodzinie od wielu, wielu lat. I tu kolejna uwaga, bo wielu ludzi mówi, że to Platon, yy, że to Platon jest, że to w, w rodzinie Platona ta historia była przechowywana, ale z tekstu platońskiego wiemy, że to nie w jego rodzinie, tylko w Krytiasa. Krytias przychodzi i mówi Sokratesie: mój pradziad bardzo dobrze znał Solona, solona znanego greckiego polityka, który żył około szósty, w VI wieku przed naszą erą, i ten Solon, on kiedyś pojechał do Egiptu. I on tam w tym Egipcie był w świątyni, w świątyni w mieście Sais, w egipskiej świątyni, gdzie było pełno hieroglifów na świątyni. I tam rozmawiał ze starym jakimś tym, e, starym kapłanem, który mu powiedział: Co wy Grecy się tam tak rozprzestrzeniliście? Wam się wydaje, że wy jesteście taka cywilizacja, a wy macie mleko pod nosem, wy nic nie wiecie o historii. To tysiące lat przed wami, to była dopiero historia. Ja ci tu zaraz opowiem, bo wam się wydaje, że jesteście najstarsi, a to się nie umywacie. No i rzekomo Salon miał usłyszeć od tego, od tego kapłana całą historię Atlantydzie. Ona miała być też zapisana na murach. Solon miał zrobić z tego notatki. A następnie wrócić do Aten. I Solon miał e, jakby aspirację, żeby być wielkim poetą. I w tekście jest, że gdyby Solon nie był zmuszony zajmować się polityką ateńską, bo koniec końców znamy go jako polityka, no to, to zająłby się, był lepszy od Homera. Nie ma w ogóle wątpliwości. No ale że, że jakby no, musiał poświęcić się polityce, no to nie, nie ukończył. Chciał napisać piękny poemat o Atlantydzie, ale nie napisał. Te notatki jego, te opowieści przekazał swojemu przyjacielowi. Tamten przyjaciel przekazał dziadkowi Krytyasowi. Krytias jak był mały, to pamięta, jak ten dziadek opowiadał, i on teraz przychodzi, ten Critias, i opowie to Sokratesowi. I tak się zaczyna historia Atlantydzie. W samej tej opowieści Krytias opowiada, że 9 tysięcy lat przed Solonem, jak Solon przyjechał, to mu powiedzieli, że to było 9000 tysięcy mhm. lat wcześniej. Czyli wiedząc, że Solon żyje w VI wieku, tam 560 to zmarł przed naszą merą, więc, więc w szóstym wieku żyje to Mamy gdzieś 9,5 tysiąca lat przed naszą erą, że istniała wtedy Atlantyda. Ona miała być zlokalizowana za słupami Heraklesa, to wtedy tak nazywano ciśnienie gibraltarską, czyli na Atlantyku. Miała być większa niż Afryka i Azja razem wzięte, czyli tam Afryką nazywano Libię, więc tu mamy, no, taka część Libii, trochę z Azji mniejszej fragment, więc dosyć duży teren. No i tam miała kwitnąć cywilizacja, najbardziej rozwinięta, ona miała w ogóle wszystkimi dookoła rządzić. I na początku miała być dobra, bo słuchała się swoich bóstw, Atlanci mieli, mieli mieć w sobie krew Posejdona i Posejdon był bóstwem, które się nimi opiekowało. Posejdon też w centrum Atlantydy, tego głównego ich stolicy, było, była wielka świątynia Posejdona i dopóki oni się słuchali tych boskich przykazań, byli dobrzy, sprawiedliwi, to było wszystko okej. Okay. No ale później się zrobili przez swoją potęgę coraz bardziej ludzcy, coraz bardziej porządliwi władzy i tak dalej. Rozpętała się wojna. Wojna, w której przeciwko dominacji Atlantów wystąpiła Grecja, znaczy Ateny, dokładnie Ateny i Egipt. I połączone siły Aten i Egiptu pokonały Atlantów, a następnie przyszła straszna noc, i w jedną noc cała Atlantyda się zapadła, i teraz nie da się już tam dopłynąć, statki nie mają tam dostępu, całe wojsko ateńskie również się zapadło. No, i tak naprawdę w jeden dzień kara Posejdona na nich spadła, Atlantyda zniknęła z mapy. No, i później tam postaci dalej opowiadają sobie, jakie były tego konsekwencje. Atlantyda jest w ogóle bardzo dokładnie opisana to, to też jest bardzo ważne dla naszej dyskusji, bo w tym opisie jest wręcz, nie tylko, że gdzie było to miasto, ale tam są podane, jak była skoncentrowana, czyli miała wyspę w środku, później pas wody, pas ziemi, pas wody i są podane długości na stadiony tak zwane, że tyle i tyle stadionów miał ten pas ziemi, następnie był pas wody, później tyle i tyle stadionów następny pas, takie centryczne, tam jest opisane, jakie statki cumowały, tak, jak że składali byki w oferze, że było dziesięciu królów, organizacja i w ogóle no, bardzo detaliczna historia taka, jak to wszystko wyglądało, bardzo dużo miejsca jest poświęcone opisowi takiemu zewnętrznemu, jakie wody były, jakie kolory kamieni dookoła. No naprawdę bardzo, bardzo szczegółowa opowieść. I to wszystko zostało opisane w tych dialogach i zdaniem właśnie zwolenników hipotezy o istnieniu realnym Atlantydy, no ta szczegółowość tej opowieści oraz to, że ona pochodzi od Solona, który jest bardzo jakby no, to taki bardzo ważna postać w historii Aten i taki no, znany z prawdomówności mąż stanu że to było w Egipcie to rzeczywiście świątynia w Sais istniała teraz już niestety po niej nic nie zostało pewnie jakieś ruinki więc nie jesteśmy w stanie stwierdzić co było rzeczywiście na niej napisane ale wiemy że Solon prawdopodobnie rzeczywiście w Egipcie był to było bardzo popularne wtedy elity greckie podróżowały i inspirowały się Egiptem więc to jest bardzo na miejscu no również sam Platon jest w ogóle postacią ikoniczną więc no, jak to Platon się nie może tak no więc to wszystko się składa w opowieść, że no jak to? No, no Atlantyda musiała być, tylko teraz trzeba ją znaleźć. No tak, ale potem temat trochę ucichł, więc przenosimy się szybciutko sporo czasu do przodu. Jesteśmy właśnie w XIX wieku naszej ery. No i wraca mit, legenda Atlantydy, więc pojawiają się pomysły. Gdzie ta Atlantyda, skoro już przyjęliśmy, że to musi być prawdziwa historia, właśnie z powodów, o których przed chwilą powiedziałeś, no to gdzieś powinny jakieś jednak pozostałości tej Atlantydy zostać. I gdzie one miałyby być? To jest w ogóle interesujące, dlatego że Platon podaje dużo szczegółów i wiele z nich jest w ogóle pomijanych. W sensie cała, cała historia na temat tego, gdzie Atlantyda mogłaby być, opiera się o to że znajduje się jakieś dziwne miejsce, które ma jakieś, nie wiem, charakterystyczna formacja skalna, jakiś zabytek, albo jakieś, odkrywa się na przykład um, jakieś bardzo stare budynki na jakiejś wyspie, to od razu jest pierwszy to tu! To tu, Atlantyda. Jak nic. I, I zawsze się mówi, no bo to się zgadza z platońskim opisem. No tylko, że na przykład i, i jeżeli zobaczycie sobie Państwo jak, mapę, gdzie proponowano Atlantydę, mhm. to ją proponowano wszędzie. Japonia od struktury Jonaguni. Um, te, całe Morze Śródziemne, no to, to Malta. To po drugiej stronie cieśniny gibraltarskiej. To nie ma znaczenia, okay. bo tam się mówi, no tam mógł sobie wymyślić, tak? Bo to właśnie ten problem polega na tym, że to jest zawsze no tu akurat Platon może sobie tu coś Tu był wymyślić. taki szczegółowy tak. i wszystko napisał tak jak było, ale tak. tu akurat ściemnił przy tej lokalizacji. A tutaj to może, a może właściwie Grecy to no tak, ten, te słupy Heraklesa, może nie chodziło o cieśninę gibraltarską, tylko o tą inną cieśninę, tak? To tam bliżej Grecji, tam przy, przy wylocie z, na no, wyspy. No to Grecy, nasz kolega tak? realizator wrócił z wakacji mówi, że Sardynia. Sardynia, dokładnie, kultura minojska, tak? Że to, to jest ta historia kultury minojskiej, Tam na pewno była wielki wybuch wulkanu, który w ogóle spowodował najprawdopodobniej coś, co nazywamy kolapsem epoki brązu i najazd ludów morza, który się zachował w historiach egipskich, Filistyni, stąd pochodzili później Palestyna, tak? To jest cały czas ten sam ciąg przyczynowo skutkowy upadek Hetytów i tak dalej, no ale to już też boczna historia. Ale rzeczywiście, tam dalej jest Ameryka Południowa, Antarktyda, że to tak, mogła być Atlantyda. Antarktyda i... Jest teraz gorącym tematem w uniwersum spiskowym i zawsze gdzieś pojawi się jakiś wątek, że tak naprawdę to jest to była wszystko. Atlantyda. Tak, i oprócz tego jeszcze tysiące zatopionych wysp, kontynentów, które kiedyś była już ich nie ma. Tu, tu wchodzi mu nawet czasami. no Generalnie wszystko, tak? Wszędzie, gdzie można umieścić, najbardziej popularna teraz nowa teoria jest taka, że jest to miejsce taki obiekt geologiczny w, na Saharze, tak zwane oko Sahary, to się nazywa Rishat Structure, struktura Rishat, i ono rzeczywiście wygląda takie koncentryczne, mm -hmm. bardzo podobne do tego, co opisał Platon. Wytłumaczenie jest takie, że jest to prawdopodobnie zapadnięty wulkan, który nie miał na tyle siły, żeby, żeby spowodować erupcję, więc jakby zapad do środka i to jest taka naturalna formacja. No ale niektórzy twierdzą, że no te 10 tysięcy lat, to tam było więcej wody, więc no i może... tak lokalizacyjnie można by się tak. tutaj bardziej skłaniać, na przykład, niż do Japonii czy Antarktydy. Dokładnie. Z zwłaszcza, że na przykład w opisie platońskim jest coś takiego, że yy... Dookoła Atlantydy y, hodowano, znaczy było dużo słoni. Żło. I to od razu skreśla większość, większość terytoriów, które się tradycyjnie uznaje, że to jest Atlantyda. No bo podążając dokładnie po opisie platońskim, no to gdzie mamy słonie w Japonii? Tak? Gdzie mamy słonie w Ameryce Południowej? No, 10 tysięcy lat wcześniej, Może No tak, no, to byśmy słoni, znaleźli no. ciosy po nich chociaż, tak, jakieś kości, to byśmy wiedzieli. No właśnie, bo, bo tutaj jest tak, że traktuje się to wybiórczo. Niektórzy też w czasie też się wybiórczo, że no, 10 tysięcy lat temu, no Malta ma powiedzmy zabytki tylko kilka tysięcy lat temu, no ale no to Platon sobie dołożył, tak? W ogóle, jeżeli chodzi o inwencję, ile z Platona można wyciągnąć i jak zmienić to, co powiedział, to to jest po prostu tak, że każdy sobie robi taki cherry picking, tak? No to jest moja struktura. No to tutaj Platon, jak są te argumenty, że nie pasuje, to nie, no tutaj to Platon sobie wymyślił, oczywiście. No przecież wiadomo, że sobie wymyślił, nie, no ale to, co mi się zgadza, no to musi być prawda. A drugi powie, nie, no gdzie tam. To sobie Platon na pewno wymyślił, a to, co ja mówię, to jest prawda. tak? Więc tego jest bardzo dużo. No i ja, czy odpowiadając na pytanie, czy, czy jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie ta Atlantyda mm -hmm. była. Moim zdaniem, i to jest moja teoria, może nie tylko moja, bo, bo nie, nie ukrywam, że też spotkałem się z nią gdzieś i, i przyjąłem ją jako własną, bo jest najbardziej przekonująca. Wróćmy do tekstu platońskiego. No wróćmy to wróćmy. I przeczytajmy, co tam jest napisane. No to wróćmy. No to, to rzućmy teraz na, na czas. Platon pisze swoją opowieść o Atlantydzie. Jeżeli byśmy literalnie wzięli historię, w jaki sposób ona do niego dotarła, to mówimy o Platonie, który był uczniem Sokratesa, że któryś z innych uczniów Sokratesa, czy ludzi, którzy z nim rozmawiali, przyszli i opowiedzieli historię. I skąd ta historia pochodzi? Krytias opowiada nam, że historia ma ponad 9 tysięcy lat, bo Atlantyda miała być 9,5 tysiąca lat mhm. temu, następnie trafiła do Egiptu. Tam została zapisana na murach i jakiś kapłan ją znał. Później Solon, w 530 tam. W VI wieku przed naszą erą dociera do Egiptu, się o niej dowiaduje. Nie spisuje jej, tylko robi sobie jakieś notatki do swojego poematu, one sobie tam leżą przez całe jego życie. Następnie on to opowiada pradziadkowi tego Krytiasa. On oczywiście też nic z tym nie robi, opowiada to dziadkowi, dziadek opowiada to dzieciakom, Krytias to słyszy jako dzieciak, a później pisze z dorosłym mężczyzną, to przychodzi do Sokratesa. Ten potencjał, że ta historia się zmienia z każdą tą przekazem ustnym jest ogromny. Dokładnie. I w ogóle zanim to dochodzi do Platona, to jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że jakby porównać Sokrates zmarł w, w, tam pod koniec IV wieku. 390 rok, chyba przed naszą erą, coś koło tego. A Platon pisał to pod koniec życia, te swoje, te swoje dialogi. Więc nawet jeżeli założylibyśmy, że Platon rzeczywiście siedział przy Sokratesie i słuchał tej opowieści, to musielibyśmy dodać kolejne kilkadziesiąt lat. Platon musiał albo mieć pamięć taką 100%, żeby zapamiętać te szczegóły, albo to gdzieś odnotować. A nie mamy nic informacji, że on to odnotował i później wykorzystał. No więc jakby ten ciąg już jest absurdalny. Od, no tak. A to tylko od Solona do. A mamy e, jeszcze 10 kwiatra, tysięcy lat. A mamy 9 tysięcy lat wstecz. I teraz co my wiemy o piśmie? No, pismo pojawiło się raptem 4 tysiące lat przed naszą erą, tak? Tam w, czwartym, w czwartym tysiącleciu pojawia się pismo. I to w ogóle pismo, które się na początku pojawia, jest, no, nie jest w pełni funkcjonalne. Tak? No, pierwsze pismo to są głównie piktogramy. W ogóle pismo nie było w, w początkowo zaplanowane do tego, żeby opisywać literaturę. To jest późniejsze, kiedy pismo staje się rozwinięte. Na początku pierwsze piktogramy to są e, na przykład głowa z jedząca, tak z, z ręką, że to jest pokazanie czynności jedzenia. To są zapisy magazynowe, to są dokumenty urzędowe. To jest, bo pismo było potrzebne, to było funkcjonalne, to było potrzebne do zapisywania, bo nikt nie, nie był w stanie zapamiętać ile rzeczy jest w magazynie, albo do handlowe dokumenty, mm -hmm. więc jakieś raporty. Więc pierwsze pismo, najstarsze, to jest w ogóle to nie jest literatura, bo, bo wtedy to pismo rysunki odwzorowywały ideę, dopiero później po, po setkach, latach, setkach lat rozwoju pismo w ogóle sięga do, takiego, do takich zdolności, że jest w stanie zapisać tekst. Więc jeżeli. I, i teraz mówimy, zwolennicy, mówią, no dobra, pismo takie było, ale przecież mógł być przekaz ustny. No to teraz wyobraźmy sobie, że 9000 tysięcy lat, pokolenie po pokoleniu. Przekaz ustny przechodzi z ust do ust pomiędzy ludźmi. I każda kolejna osoba lekko go modyfikuje, nawet jeśli tego bardzo nie chce. Albo według zwolenników nie modyfikuje, tylko uczy się na pamięć. I teraz, jeżeli wyobrażacie sobie, że to, co robicie zawodowo. Może niemiec jest bez sensu, to wyobraźcie sobie kogoś, kto dziewięć tysięcy lat temu uczył się na pamięć i odległości pomiędzy pasami Ziemi i wody w Atlantydzie o tym, jakie mieli organizacje wojskowe, nie, jak nie, się nazywali no. królowie. No to jest absurdalne, tak? Przeniesienie tego, że 9 tysięcy lat ludzie z ucha do ucha opowiadają sobie, słuchaj, to, to teraz ci nauczyłem się. bawić w głuchy telefon. Dokładnie tak. I dalej mówimy, okej, okay, może Platon wziął tą historię z, z jakiegoś innego źródła po prostu i sobie dopisał, tak? Część. No nie musi być to 100% Platona. No ale nie ma tych historii. Ta historia... Pojawia się po raz pierwszy u... u Platona. Tylko u Platona. Co w ogóle jest samo w sobie niesamowite, że ona przeszła przez tyle set ust, no bo 9 tysięcy lat przekazów, to są setki osób, które sobie przekazują i nikt wcześniej się po prostu nie wypaszczył. Otóż to. To jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz, którą tu trzeba podnieść, jest taka, że... Nawet, ten, nawet gdyby rzeczywiście ta historia była, to ona, my wiemy, że ona jest ahistoryczna. W sensie, 10 jeżeli Platon opisuje, że 9,5 tysiąca lat temu Ateny razem z Egiptem walczyły z Atlantami, to co było 9,5 tysiąca lat temu na Akropolu? Otóż nic. W sensie, może była tam bytność ludzi takich bardzo łowców, zbieraczy, bo pierwsze ogrodzone, ogrodzone do, takie osiedle, można powiedzieć, ogrodzona osada na, na akropolu ateńskim pojawia się dopiero w XIV czy XV wieku w okresie minojskim. Czy tam Mykański, mykańskim, proszę, już nie pamiętam. Ale no to jest generalnie dopiero XV wiek przed naszą erą, czyli 1500 lat przed naszą erą. To się w ogóle Ateny to dopiero jest takie, że to jest zostałe nakiarstawa. To, na może to można lat, właśnie nie? złożyć na karp tego, że no ta teoria nie mogła być spójna, jeśli była przekazywana nawet nie przez 10 tysięcy, nawet jeśli przez półtora tysiąca lat była przekazywana z ust do ust, to nadal. Nie jest możliwe, żeby została przekazana jeden do jednego. Tak, ale to wszystko, co wiemy o cywilizacji ludzkiej, każdy ten zapis kopalny, archeologiczny, który mamy, wskazuje, że 10 tysięcy lat przed naszą erą nie było takiej rozwiniętej cywilizacji w tym miejscu, ani, na, ani w Atenach, ani w Egipcie. No i ty, ty, więc jak to wszystko składamy teraz tą opowieść at, y, platońską, że, że jest niemalże niemożliwe, żeby ten przekaz tak dokładny przed, przed doszedł do Platona. Jeżeli wiemy, że te opowieści, o których Platon mówi, czyli nie było wtedy Aten, nie było wtedy Egiptu, jaki znamy. Egipt faraonów, taki dynastyczny, pojawia się 3100 lat przed naszą erą. Wcześniej były jakieś inne kultury i małe królestwa, ale no to nie była siła zdolna do prowadzenia wojny z jakimś mocarstwem na drugim końcu Morza Śródziemnego, bo nawet nie mamy dowodów na to, że oni po tym morzu podróżowali w tamtych czasach. Tak? Ten zasięg był bardzo niewielki. Więc to wszystko, co wiemy z zapisu archeologicznego, każe nam odpowiedzieć, że Platon no, po prostu wymyślił tą historię w dużej mierze. To pytanie w jakiej mierze? No i jak ktoś, prawda, mówi, ale Platon, no to musielibyśmy powiedzieć, że Platon kłamie. No dobrze, ale to jest, to jest moim zdaniem absurdalne założenie, dlatego że Grecy w tamtym czasie, to, byli już to była rozwinięta cywilizacja. Mieli literaturę, filozofię, naukę. Oni znali też konwencje artystyczne, konwencje twórcze. Oni wiedzieli, że jak Platon pisze dialogi, to to nie jest tak, że rzeczywiście on siedział i notował, jak Sokrates mhm. teraz coś powiedział i tak dalej. Ci odbiorcy jego zdawali sobie sprawę. To jest tak, jak my dzisiaj idziemy na film Marvela i byśmy powiedzieli, Ej, ale ten kapitan Ameryka to go nie było, czy był? No Nikt nie zakłada, że idziemy obejrzeć film historyczny o kapitanie Ameryce, tylko doskonale sobie zdaje sprawę, co idzie oglądać. tak? Więc w moim odczuciu, um, cała historia Platona i w ogóle to, jak on mówi o tej Atlantydzie na końcu. On tak. mówi, no ale teraz, to wiecie, to jest daleko, za, za tymi, jak to się mówi, za słupami Heraklesa, czyli to jest w ogóle poza zasięgiem greckiego świata. Nie można tam dopłynąć. I ludzie powymierali, nikt nie, o tym nie pamięta. No to jest jasny znak. W ogóle nie pytajcie, bo to nie jest ważne. Platon daje nam sygnał. To nie jest ważne. To, gdzie to było, i szukanie tego, to w ogóle nie jest istotne. Daje nam jasny że, że chodzi mu o ideę. Tak? No dobra, ale to załóżmy, że no, to jest według mnie bardzo przekonujące, czyli że ta historia po prostu była fikcją. Natomiast, czy ta fikcja mogła być oparta na jakichś faktach? To znaczy, czy. Bo Chodzi mi o to, że cały czas trwają te poszukiwania jakiegoś zaginionego lądu, jakiejś zaginionej cywilizacji czy miasta czy czegoś. Czyli czy jest możliwe, że Platon użył historii faktycznej, która się nie wydarzyła 10 tysięcy lat wcześniej, ani nawet tysiąc lat wcześniej, tylko jakiś czas, o której były jakieś przekazy ustne, i faktycznie mamy gdzieś w obrębie tego basenu Morza Śródziemnego, czy wychodząc kawałek dalej w kierunku Atlantyku, yy, do czynienia z jakąś. Cywilizacją, czy z jakimś państwem, które było, i właśnie kataklizm zakończył jego istnienie. No bo to w ogóle jest bardzo romantyczna idea sama. Tak, w sobie. Znaczy, to by było w ogóle fantastyczne. Ja bym, ja bym pierwszy leciał do Atlantydy, bo jako fan starożytności, gdyby można było nagle zdać sobie sprawę, że jest cały rozdział, cała nieznana cywilizacja, nowa, nieobczytana, nieopisana, to by było coś wspaniałego, po prostu dzieło życia. Natomiast niestety, jeżeli chodzi o poszukiwanie Atlantydy, to, to jak patrzymy w inną stronę, tak jak teraz to zarysować, to rzeczywiście jest gdzieś szukać, bo Okres to, to basen Morza Śródziemnego. To po pierwsze jest, może nie kolebka cywilizacji, bo tu raczej byśmy wskazywali Sumer i Egipt, ale to jest jednak miejsce, gdzie te cywilizacje się mieszały i krążyły, tak i na pewno nie odkopaliśmy wszystkiego. Zmieniały się linie brzegowe też, może nieznacznie, ale zmieniały się. Wiemy, że to też jest obszar aktywny sejsmicznie, przecież mamy duży, duży jakby zapis historyczny na temat tego. Mamy wybuchy wulkanów, mamy sławne Pompeje, prawda, mamy te wszystkie wybuch który zniszczył wyspę na Santorynie i tak dalej. No to wszystko wiemy, że tam rzeczywiście dużo z historii mogło być, mogło... Czyli miał z czego czerpać. Tak, z czego czerpać. Zwłaszcza, że na przykład to, ten okres, kiedy Platon żyje, to jest szósty wiek, przepraszam, czwarty wiek przed naszą erą, a przecież wcześniej tam była cywilizacja, którą odkryli, odkryto później dopiero na Krecie, gdzie ten wielki pałac, cywilizacja kreteńska, która była półtora tysiąca lat przed naszą erą i to stąd pochodziła legenda o, o byku, prawda, o tym, o minotaurze, no to dla ta, ówczesnych Greków Platona to te pozostałości, te ruiny, no to, to były ruiny antyczne z jakieś tysiąc lat temu. Więc ta, to, to zjawisko... Tych, tego następowania cywilizacji było im doskonale znane. Oni sobie zdawali sprawę, że przed nimi były cywilizacje, bo znajdywali ich ślady. Chociażby na Malcie e, najstarsze świątynie mają po kilka tysięcy lat, przed, były budowane kilka tysięcy lat przed naszą erą. Dużo zanim w ogóle ten, ten pierwszy ogrodzona osada powstała Atenach. Więc to jest. I, I oni doskonale sobie zdawali sprawę. E, jest wiele pomysłów, czy to była Sardynia, czy to była Malta, czy to była, e, czy to był Santorin, czy to była właśnie. Cała cywilizacja, w ogóle opis całej cywilizacji, tej minojskiej, która, która została prawdopodobnie zniszczona właśnie przez kataklizm. Ale ostatnio natrafiłem na taki bardzo przekonujący argument, który pokazuje, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że duża część historii Atlantydy została zaczerpnięta z historii miasta sobie nawet zapisałem Helikę. No właśnie, do tego zmierzamy. Słucham. Tak. Tu niestety już będzie historycznie już bez spisku, ale jak, jak słuchacie państwo... Ale teorie spiskowe mają to do siebie, że lubią mieć w sobie ziarenko prawdy, bo ono wtedy uwiarygadnia te teorie. Dokładnie. Więc to rzecz się dzieje zaledwie 13 lat przed tym, jak Platon zaczyna, jak Platon, mniej więcej szacowany czas, kiedy Platon pisze swoje, swoje dialogi. To jest 3730 rok przed naszą erą. Wiemy dokładnie, kiedy to się stało, bo, bo jest zapis historyczny u też u innych historii, jest miasto Helike, znajdujące się kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów od Aten. Doskonale znane, bo stało na czele, to jest miasto, które stało na czele Związku Achajskiego, tam dwunastu polis tego związku, zdaje się. I miasto to rzeczywiście miało świątynię Posejdona. Mhm. Było znane jako centrum kultu Posejdona. Bardzo dużo podróżników tam przybywało. Ono było w zatoce. Miało taki, taka, taka zatoka, była tam, był port i to miasto było tak okalane tą zatoką. No, i tam rzeczywiście przekaz historyczny jest taki, że no to było sejsmicznie aktywne miejsce i po prostu nastąpiło, zdaje się, że jakaś erupcja wulkanu, która spowodowała trzęsienie ziemi i tsunami i tsunami zalało port z galerami. Tam, tam zdaje się, że znaleziono, bo, bo to już jest część jest od, odkryta tego terenu, znaleziono pozostałości po yy, w spartańskich galerach, które były w porcie, więc najprawdopodobniej bardzo gwałtowny tsunami, które zatopiło. Mm -hmm. I osuwający się e, ziemia, bo to był taki właśnie taki atol, tak? taka, taka zatoka, ta osuwająca się ziemia przykryła to miasto, bo to, bo to na skutek trzęsienia ziemi. No i teraz, jak weźmiemy sobie opis platoński, to mamy, tak, jest jedna noc, jeden dzień. Gdzie miasto, które w centrum ma Posejdona, ma świątynię Posejdona, nagle zostaje ukarane ogromnym tsunami. I jest, y, kończy się tym, że jest zalane błotem, bo, bo o tym mówi e, Platon, że tam jest teraz błoto i jest niedostępne dla statków. No bo osunięte osuwisko z tego rzeczywiście mogło przysypać tą, y, tą zatokę. I tak jest teraz to odkrywane archeologicznie. Że to jest po prostu miasto, które zostało y, na skutek trzęsienia ziemi zasypane. I to mamy wyraźne, wyraźny, y, na pewno co o tym wiedzieli. Mm -hmm. To się stało y, niedaleko Aten, niedaleko czasowo. A opis jest bardzo przekonujący, więc wydaje się, że to mogło być, może niekoniecznie em, to był Atlantyda, dlatego że, jak wiemy, Platon on nie był historykiem, jemu nie zależało na tym, To mogła być inspiracja historii. do tej tak, historii. To mogła być inspiracja do historii, żeby powiedzieć coś innego o państwie, bo on generalnie chodziło mu o państwo. Więc w moim odczuciu, taka, takie moje podsumowanie tego całego y, poszukiwania Atlantydy jest takie, że no jeżeli przeczytamy ten tekst platoński i zobaczymy, co on pisał, po co pisał, jak napisał i co z tego logicznie wynika i zestawimy to z wiedzą archeologiczną, którą mamy, no to wydaje się, że szukanie Atlantydy 10 tysięcy lat temu tam, gdzie to opisał Platon, ma mniej więcej tyle Sensu, co szukanie wyspy, na której Gulliver spotkał Liliputów, albo szukanie przez teleskop planety Małego Księcia. No, wiemy, że te miejsca były użyte po to, żeby opowiedzieć jakąś historię zupełnie inną. Natomiast, jeżeli zadamy sobie pytanie, czy jest sens szukać inspiracji, skąd Platon mógł czerpać inspirację? Jak najbardziej. Jeżeli dzięki temu znajdziemy nieznane dotąd obiekty archeologiczne, to jestem całym sercem za. Ale nie szukajmy tego 10 tysięcy lat temu za słupami Heraklesa. No, jednak wydaje mi się, że chętnych na to, żeby szukać tej Atlantydy jeden do jednego wyjętej z Platona, będzie ciągle sporo, i że przy każdej nowej teorii spiskowej, która dotyczy jakiejś zaginionej cywilizacji bądź tajemniczego lądu, ta Atlantyda gdzieś tam będzie powracała. Mamy jakieś takie romantyczne ciągoty do poszukiwania takich zaginionych miejsc, zwłaszcza, że one właśnie są zwykle utopijne i ma być tam, miały to być krainy mlekiem jodem płynące sprawiedliwej domy. Dobre. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę o Atlantydzie. Dziękuję. Bartosz Migas, kanał na YouTubie Jawne Akta Tajemnic, kanał na TikToku z archiwum XD, Miłośnik Teorii Spiskowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję ja również bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki Teorii Spisku. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.